Minister Bartosz Arłukowicz może liczyć na moje wsparcie i będziemy współpracować razem na rzecz projektu, jaki przygotowujemy i o którym informowaliśmy wstępnie, którego celem jest efektywne, realne skrócenie czasu oczekiwania, szczególnie na usługi ze strony specjalistów. I już w marcu przedstawimy wspólnie ze środowiskiem onkologów przede wszystkim ten najbardziej pilny projekt, jakim będzie projekt skracania kolejek do onkologów. To, że pan jest mistrzem insynuacji, to oczywiście wiem, ale że pan będzie się tutaj przedstawiał jako bojownik z lobby, no to muszę się przyznać, że pan w bardzo poważnej sprawie przekroczył już wszelkie granice, no może nie tyle dobrego smaku, tylko tego wszystkiego, co każe o sprawach poważnych mówić poważnie. Bo tylko w kategoriach kabaretowych was, wasz rząd można traktować jako siłę, która walczy z lobby. Wyście stworzyli system polityki, która jest przez politologów nazywana polityką transakcyjną. To jest nazwa sprzed wielu lat. I wyście ten system doprowadzili, można powiedzieć, do perfekcji. Cała wasza polityka to są kpiny ze społeczeństwa i propaganda dla społeczeństwa i uleganie różnego rodzaju lobby. No i jeszcze jedna rzecz, która już naprawdę mnie niebywale rozbawiła. Panie premierze, no jeśli pan mówi o honorze i rycerskości, no daj pan spokój. Nie?